Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieś! Szanowni Państwo, żołnierze, druhny i druhowie, wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w tej uroczystości związanej ze świętem flagi polskiej. Nie ma chyba polskiego serca, które nie biłoby mocniej na widok polskiej biało-czerwonej flagi idącej wysoko na maszt, albo polskiej flagi, która reprezentuje nasz kraj, nasz naród, w różnych miejscach świata. Chcę serdecznie podziękować w sposób szczególny tym, którzy polską flagę, polską biało-czerwoną czynią dobrym znakiem rozpoznawania naszej ojczyzny, naszego narodu na świecie. Życzę wszystkim, życzę całej Polsce, aby biało-czerwona była źródłem naszej siły wspólnoty, aby prowadziła nas do kolejnych polskich zwycięstw, polskich sukcesów, polskich osiągnięć i sportowych, i ekonomicznych, i naukowych, tych wszystkich, które budują i naszą narodową tożsamość, i naszą polską dumę. Dziękuję wszystkim. Siódma Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża imienia generała brygady Stanisława Grzmot-Skotnickiego w Słupsku. Flagę odbiera dowódca brygady pułkownik Sławomir Kowalski. Brygada występuje w składzie 12 Dywizji, przeznaczona jest do obrony wybrzeża. Pełniła służbę w Syrii, Libanie, Kosowie oraz składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Piąty Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie. Flagę odbiera dowódca pułku, pułkownik Sławomir Owczarek. Żołnierze pułku służyli m.in. w Syrii, Libanie, Czadzie oraz w składzie komponentów zbrojnych w Iraku i Afganistanie. W 2012 roku zajęli czołowe miejsce w ogólnopolskim konkursie mistrza ognia artyleryjskiego. Czwarte skrzydło lotnictwa szkolnego w Dęblinie. Flagę odbiera dowódca skrzydła generał brygady pilot Marian Jeleniewski. Skrzydło w swoim 5-letnim okresie działania bezpiecznie przelatało 52 tysiące godzin nalotu, podczas których wyszkolono 800 podchorążych. Jednostka wojskowa Agat w Gliwicach. Flagę odbiera dowódca jednostki pułkownik Sławomir Berdychowski. Jest to lekka jednostka szturmowa o charakterze powietrzno-desantowym, przeznaczona do wsparcia bojowego operacji prowadzonych przez wojska specjalne. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. Flagę odbiera rektor komendant generał dywizji dr habilitowany Bogusław Pacek. Otwarta uczelnia publiczna prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia. Komenda Portu Wojennego w Gdyni. Flagę odbiera komendant portu komandor Andrzej Łysakowski. Komenda Portu w Gdyni jest najstarszą i największą jednostką logistyczną marynarki wojennej. Obsługuje porty w Gdyni i w Gdańsku. Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy. Flagę odbiera komendant oddziału, pułkownik Paweł Cieszyński.
Jednostce podlegają placówki w Poznaniu, Grodziądzu, Inowrocławiu, Powidzu i Toruniu. Region wsparcia teleinformatycznego w Bydgoszczy. Flagę odbiera szef regionu, pułkownik Roman Winiarski. Region zabezpiecza jawną i utajnioną łączność w swoim obszarze odpowiedzialności. Ośrodek reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w Helenowie. Flagę odbiera komendant ośrodka, pułkownik Jerzy Malewski. Realizuje zadania związane z przygotowaniem i obsługą logistyczną wizyt zagranicznych szczebla ministerialnego. Batalion dowodzenia i zabezpieczenia ziemi świeckiej w Bydgoszczy. Flagę odbiera dowódca batalionu, pułkownik dyplomowany Dariusz Maciocha. Jednostka zabezpiecza warunki socjalno-bytowe, medyczne oraz obsługę uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 7 Pułk Transportowy Królewskiego Korpusu Logistycznego Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii jako symbol braterstwa i wspólnych tradycji orężnych. Flagę odbiera kapitan Thomas Rossister. W tym pułku do 1987 roku była polska kompania. Brama do pułku jest biało-czerwona z widniejącym na niej od strony ulicy orłem. Biuro przepustek jest biało-czerwone, a w pułku obchodzone są Dni Polski, podczas których wznosi się toast za prezydenta Rzeczpospolitej. Proszę o wystąpienie przedstawicieli szkół, instytucji i organizacji pozarządowych.